Dzień dobry, Radosław Sujecki. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash, a w nim egzamin na prawo jazdy w Kamiennej Górze. Ośrodek egzaminowania kierowców wraca do Kamiennej Góry. My, Kamiennogórzanie. To hasło, które brzmi zarówno skromnie, jak i dumnie. Historyczne potyczki. Turniej odbędzie się w sobotę, 3 czerwca o godzinie 12. A na zakończenie o walce o drugą ligę. 1 czerwca w Kamiennej Górze zostanie otwarty oddział Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Dzięki tej inicjatywie będzie można zdawać egzamin na prawo jazdy bliżej miejsca zamieszkania. Oficjalne otwarcie ośrodka egzaminacyjnego dla kandydatów na kierowców odbędzie się 1 czerwca. Zamierzamy skromną uroczystością rozpocząć funkcjonowanie ośrodka egzaminowania kierowców. Bardzo się cieszymy, że udało nam się ten temat zrealizować wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, konkretnie z zarządem województwa dolnośląskiego. Wiem też już, że od 5 czerwca rozpoczęłyby się pierwsze egzaminy. W dniu pierwszego chcemy oficjalnie otworzyć. Również tego dnia odbędą się egzaminy na kartę rowerową. Jest taka mała, drobna uroczystość, która jakby zapoczątkuje to działanie. Po wielu, wielu latach ośrodek egzaminowania kierowców wraca do Kamiennej Góry i to jest dla nas w tej chwili najważniejsze. Utworzenie ośrodka wiązało się z zainwestowaniem pieniędzy zarówno ze strony miasta, jak i WORD-u. Wszyscy musieliśmy zainwestować pewne kwoty. Jeśli chodzi o miasto, to jest ponad 30 tysięcy, z tym, że jest to jednorazowy wydatek, więcej już wydawać nie będziemy. Jeśli chodzi o wojewódzki ośrodek, to ponad 60 tysięcy, około 70 tysięcy zainwestowali. My to jeszcze podliczamy w tej chwili. I oni będą nadal inwestować, ponieważ będzie tam zatrudniony jeden pracownik, trzeba będzie opłacać media, trzeba będzie opłacać koncesje na łącza teleinformatyczne. Także ośrodek będzie ponosił już stałe koszty, my tych kosztów ponosić nie będziemy. Wiele osób z zaciekawieniem i niedowierzaniem pytało o realizację tego projektu. W chwili obecnej wielu z nich jest zadowolonych z zaistniałej sytuacji. Ja spotykam tylko i wyłącznie ludzi, którzy się cieszą. I to mieszkańcy, którzy już szykują się do egzaminu, bo są w trakcie tych przygotowań. Oczywiście miałem już zapytania spoza powiatu kamiennogórskiego. Cieszą się również właściciele nauk jazdy, czyli tych firm, które się nauką jazdy zajmują, bo to też usprawni im działania i przyniesie pewne oszczędności. Więc jakby wszyscy są zadowoleni, chociaż zakładam, że kilka osób będzie niezadowolonych, tam się obawiają, że się zwiększy ruch. Ja przypominam, to jest ośrodek egzaminowania kierowców, a nie nauki jazdy. To są dwie różne sprawy, więc chcemy do maksimum ograniczyć tam jakiś zwiększony ruch, jakieś zamieszanie. Także generalnie uważam, że chyba mieszkańcy, nie chyba, jestem przekonany, mieszkańcy zasłużyli, żeby ten ośrodek był u nas. To nam wszystkim ułatwi życie, a wiadomo, że dzisiaj każdy, prawie każdy z nas jest kierowcą, bądź będzie kierowcą. Więc z tego punktu widzenia dla mieszkańców miasta, dla mieszkańców powiatu Kamiennej Góry to jest ważna wiadomość i to jest ważna działalność, która będzie miała miejsce na terenie naszego miasta. Po rozpoczęciu działania ośrodek będzie egzaminował kierowców na kategorie A i B. Niewykluczone, że rozszerzy możliwość zdawania na inne kategorie. Rozmowy na ten temat były, to o tym będzie już decydował Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kierowców. Ja myślę, że tak, na początek chcemy robić to, co chcemy robić, po to, żeby ten ośrodek zafunkcjonował. Następnie w miarę jego funkcjonowania myślę, że będzie wzbogacany o możliwości te dodatkowe, także ja jestem o to spokojny. Po raz 25 pod hasłem My Kamiennogórzanie odbędzie się Święto Miasta. Tegoroczne Dni Kamiennej Góry potrwają od 2 do 4 czerwca. Każdego roku podczas Święta Miasta odbywa się wiele imprez. Po raz 25 już. Kto by pomyślał pod hasłem My Kamiennogórzanie? Wielokrotnie i za każdym razem powtarzamy, że My Kamiennogórzanie to hasło, które brzmi zarówno skromnie, jak i dumnie. Zapraszamy gości, których już tyle mówiliśmy i pięknie ich prezentujemy, artystów fantastycznych spoza Kamiennej Góry, ale również pokazujemy twórczość sportową, rekreacyjną i kulturalną Kamiennogórzan. To co roku fenomenalny popis naszych kamiennogórskich umiejętności. W tym roku podczas Dni Miasta swój jubileusz obchodzić będzie zespół teatralny My.
W tym miejscu o godzinie 11 w najbliższy piątek rozpoczną się Dni Kamiennej Góry 2017. Od czego? Od barwnego, teatralnego korowodu teatralnego, a ta impreza związana jest z 25-leciem istnienia zespołu teatralnego My. Zespół teatralny My, skupiający młodzież szkół średnich od 25 lat, działający w Centrum Kultury pod kierunkiem naszego instruktora pana Jacka Bruździaka, to nie tylko zespół teatralny, to fenomen społeczny, który wart jest książki, którą mam nadzieję na 30-lecie będzie napisana. To zespół, który zagrał ponad 260 spektakli, 11 widowisk teatralnych, ponad 250 aktorów przewinęło się przez ten zespół. To jedna z najważniejszych naszych form artystycznych chyba w historii powojennej Kamiennej Góry. Bez wątpienia zasługują na to i ten zespół zasługuje na to, żeby tak uczcić pięknie 25-lecie istnienia tego zespołu. To tutaj barwny korowód się sformułuje. 25 spektakli teatralnych. W te spektakle zamieni się 25 klas zespołu szkół ogólnokształcącego. Razem z młodzieżą, z tą szkołą organizujemy tę imprezę i stąd przejdziemy tym barwnym korowodem postaci ze wszystkich spektakli teatralnych pod ratusz. Tam krótkie spotkanie z szefem miasta, panem burmistrzem, panem Krzysztofem Siątkiem, a później Karola Miarki do rynku. Tam scena i na scenie wysłuchamy najważniejszych piosenek ze wszystkich spektakli, które zespół zrobił. Będzie pięknie, będzie fantastycznie i przede wszystkim amatorski ruch artystyczny rozpocznie, z czego się bardzo cieszę, bo amatorski ruch artystyczny i ten sportowy i rekreacyjny kulturalny jest absolutnie tutaj dla nas bardzo ważny i najważniejszy. Poza jubileuszem zespołu My, kamiennogórzanie będą mogli wziąć udział w wielu imprezach sportowych. Gdybyście Państwo spojrzeli na plakaty swoim życzliwym okiem, to zobaczycie, że i kamiennogórscy szachiści, i pływacy, i w tym roku również rugbyści, streetball, i tenisiści, i ci, którzy pracują na Orlikach. I właściwie no, sportem to miasto stoi. Mamy tam fantastyczny popis różnych zawodów i tych, które odbywają się po raz 10, po raz 19 czy po raz pierwszy. Grupa biegowa po raz 3 organizuje fantastyczny bieg przełajowy. Wszyscy, którzy aktywnie działają w sporcie, z wędkarzami włącznie, zaprezentują swoje umiejętności w formie zawodów, prezentacji, pokazów. Czytajcie Państwo, śledźcie. Warto, warto, warto. Organizatorzy nie zapomnieli również o lokalnym ruchu artystycznym. Amatorski ruch artystyczny również na scenie. Tak, oczywiście. Przedszkolaki najmłodsi będą śpiewać piosenki w kolejnym festiwalu piosenkarskim. Ci, którzy troszeczkę starsi, 12 Kamiennogórska wysiada z piosenką. 11 zespołów w tym roku śpiewaczych będzie wabiło nas w niedzielę. No, wszystko to jest niesamowicie nasycone. Te 3 dni naprawdę warto korzystać i obserwować, jak pięknie się to wszystko układa. Poza rodzimymi artystami na scenie zaprezentują się gwiazdy znane ze szklanego ekranu. Potężna produkcja na ośrodku wodnym, wielka scena, nagłośnienie i tam popisy nie tylko kamiennogórzan, ale również artystów zawodowych i zespołów. Tych zespołów w tym roku, już mówił o tym pan burmistrz Kamiennej Góry, jest wiele. Zespół Betel, zespół Wideo, gwiazda Kasia Kowalska oczywiście, zespół Piękni i Młodzi. No, Greenwater Festival, trzecia edycja tego festiwalu, w tym razem również 2 zespoły z miast partnerskich, z Wolfem Mittel i z Czech, i 2 polskie fenomenalne, 4 półki muzyczne. Będziemy odkrywać muzykę, jakiej jeszcze Państwo nad zalewem nie byliście, między innymi rock symfoniczny w fenomenalnym wykonaniu pewnej sopranistki. Turniej Wiedzy o Kamiennej Górze, czyli potyczki historyczne, odbędą się 3 czerwca o godzinie 12 podczas tegorocznych Dni Kamiennej Góry. Organizatorem jest Muzeum Tkactwa. Muzeum przygotowało bogaty program na Dni Kamiennej Góry. Jednym elementem tego programu są miejskie potyczki historyczne, czyli taki quiz historyczny, w którym wystąpią 4 drużyny. Będą to reprezentanci Urzędu Miasta, nauczyciele, regionaliści i młodzież gimnazjalna. Pytania będą dotyczyły Kamiennej Góry. Nie będą to takie czysto teoretyczne pytania, ale również kalambury. Uczestnicy będą próbowali opisać różne eksponaty ze zbiorów Muzeum Tkactwa. Mamy nadzieję, że publiczność, którą serdecznie zapraszamy na to wydarzenie, będzie miała naprawdę moc zabawy i będzie miała okazję dowiedzieć się też wielu ciekawych rzeczy u nas właśnie w muzeum podczas tych potyczek historycznych. Oczywiście serdecznie zapraszamy, bo myślę, że publiczność też wspomoże uczestników tego turnieju i to dobrze na nich wpłynie. Turniej odbędzie się w sobotę 3 czerwca o godzinie 12. Oczywiście w Muzeum Tkactwa. Oprócz turnieju
W piątek, 2, na godzinę 17 zapraszamy na promocję książki, promocję albumu naszej pani dyrektor Barbary Skoczylas-Stadnik. Jest to album poświęcony benedyktynkom krzeszowskim, także jest to też związane tutaj z naszym najbliższym regionem. 27 maja 2017 roku został rozegrany mecz barażowy o wejście do drugiej ligi tenisa stołowego. W spotkaniu zmierzyły się dwie drużyny z województwa dolnośląskiego, KTS Wolbromek oraz Goki z Kąty Wrocławskie. Tenisiści z Wolbromka rozegrali mecz przed swoją publicznością w sali świetlicy wiejskiej. Mecz cieszył się dużym zainteresowaniem. Mimo godnego rywala i zaciętej walki zawodnicy KTS Wolbromek nie zawiedli naszych oczekiwań. Tenisiści spisali się na medal i tym samym awansowali do drugiej ligi. Gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam w najbliższy piątek na Studio Dni Kamiennej Góry. Do zobaczenia. Burmistrz miasta zaprasza na Dni Kamiennej Góry 2017 od 2 do 4 czerwca. Zalew w Kamiennej Górze. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. W piątek od godziny 19 wystąpią Battle. Gdy zamykam oczy, widzę jak trzymamy się za ręce. Oraz gwiazda wieczoru Wideo. Nieważne co nadchodzi, chcesz tego czy nie, nie zawsze będzie tak. Wstaje nowy dzień. Sobota od godziny 16 Green Water Festival. Gwiazda wieczoru Kasia Kowalska. Niedziela. Od popołudnia festiwal muzyki przedszkolnej, biesiada z piosenką, a wieczorem dżentelmenci. Bo to jest ona, to ona, tylko ona. Za krótką chwilę samotny się przekonasz. Oraz gwiazda wieczoru Piękni i Młodzi. To życie, które muszę wybrać właśnie dziś. Tak już bez ciebie. Nie szukaj winy, widać tak już musi być. Do tego tradycyjnie szereg wydarzeń towarzyszących, bogato wyposażona strefa gastronomiczna, wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji dla małych i dużych. Szanowni Państwo, w imieniu samorządu miejskiego chciałbym Was zaprosić do uczestnictwa w Dniach Kamiennej Góry, które odbędą się w dniu 2-4 czerwca. Będzie wiele imprez sportowych, kulturalnych, w wykonaniu naszych artystów, naszych sportowców. Będzie się więc wiele działo. Myślę, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszam. Bądźmy w tych Dniach Kamiennej Góry razem. Szczegółowy program Dni Kamiennej Góry na plakatach oraz na www.kamiennagora.pl.